Witam serdecznie. Dzisiaj krótki materiał w ramach ciekawostki. Są różne metody, są różne teorie, jak sprawdzić płeć u gołębia. Jak to mówią, ilu hodowców, tyle teorii. Niektóre na pewno się sprawdzają. Od razu na wstępie w komentarzach, jeżeli macie takie metody i macie je sprawdzone, bardzo chętnie wysłucham, bardzo chętnie poczytam. Filmik, wiadomo, ma też pomóc zwłaszcza młodym hodowcom, którzy dopiero co zaczynają bądź nie mają takiego doświadczenia, jak to zrobić. Więc każda rada mile widziana. Zostawcie łapki, to wówczas na pewno ten filmik dotrze do szerszego grona. A dzisiaj pokażę, jak ja to robię. Przedstawimy tutaj. Mamy tutaj czerwoną natrapianą. Mam nadzieję, że to będzie samica. Nie jestem pewny, bo na początku troszkę bardziej się odzywał ten gołąbek. Wydawało mi się, że będzie to samczyk. Aczkolwiek teraz widzę po budowie, że raczej powinna być to samica. Wiadomo, w tym gołębniku nie ma tej pewności. Są tutaj raptem trzy takie pewne samczyki. To są to późne samce. Więc one jeszcze tak ładnie nie odzywają i nie kuszą, żeby tutaj łączyć się w pary. I pokażę, jak ja to robię, co robię z takimi, nawet jeżeli są to późniaki, ale są już fajnie spierzone, w bardzo fajnej kondycji, w fajnym zdrowiu, to myślę, że moja metoda pokaże już za chwilę. Pokażę, czy jest to naprawdę samczyk, czy samica. Taka moja metoda, bezbolesna, że tak powiem, jak to sprawdzić i być pewnym płci gołębia już w takim wieku. Ono już ma ładnych parę, kilka miesięcy, a na pewno, moim zdaniem na pewno, bo widzę, że są w pełni zdrowiu i w bardzo fajnej kondycji. Za chwilę okaże się, czy na pewno jesteś dziewczynką. Oglądajcie i zobaczymy, jak rozpoznać płeć, gdy nie jesteśmy pewni. Tu mamy czerwoną. No już teraz wiem, że samica. To jest właśnie ta córka najlepszego rozpłodowca u Piotrka. Początkowo wyglądała mi bardzo jak samiec. Pogrukiwało. Później no nagle już widać było, znaczy widzę po niej, że byłaby to piękna samica, po prostu samczyk taki raczej dupowaty. I co robimy wtedy? Wpuszczam ją do tych 27 ogierów. I efekt po 3 minutach. Wiadomo, dla niej to jest szok, samce trochę są pobudzone. Ale są 3 minuty dosłownie i już, pomimo tego, że jest to późna młoda, już ją samczyki kuszą. I już jest kiwanko, już idzie ładnie w parę. Szybki test, zrobiony, wykonany. I jest to na pewno samiczka, tak jak podejrzewałem. Więc na 100% będzie przeniesiona do gołębnika rozpłodowego już w tym roku. Widzimy, jakie pobudzenie wśród samców. Wniosła, ale ładnie kiwa. Tak, na pewno jest pewna samiczka. Szybko, łatwo i bezboleśnie, jak sprawdzić płeć tych niepewnych, że tak powiem. No, pięknie tutaj idzie w parę do starych samców. Jednak jak zaryczy stary, doświadczony, od razu się kuszą. Przy okazji wiem, że też bardzo ładnie powinna iść w parę, gdy będę łączył gołębie za miesiąc z hakiem, gdy będę łączył gołębie rozpłodowe. Szybki test, dziewczyna sprawdzona i jest pewna samiczka, bardzo ładna samiczka. Drugi szybki sposób. Zamykamy takiego gołąbka w środku w celi u starego samca,
który jest, no, taki, u takiego jurnego samca, jak to ja mówię, który nie tyle będzie bił i ganiał, tylko właśnie bardzo chętnie chciał się parować. I od razu mamy szybki efekt. Pokazuje nam młoda ewidentnie, że jest samicą, bardzo chętnie idzie do niego w parę. Przez kratki, wiadomo, nie po dziobie jej, nie ma problemu z jakimiś bijatykami. I bardzo szybko możemy sprawdzić, że tylko jest gołąbek zdrowy. Tak jak mówię, są to późniaki, ale są w pełnej kondycji, w pełnym zdrowiu. Momentalnie sprawa jest wyjaśniona, tak? Mamy samiczkę, jesteśmy pewni. One tam, gdzie siedzą w gębniku młodych, nie ma cel. Tam nie ma tej chęci do parowania. Tutaj momentalnie. O, już pięknie do niego szura. Bardzo ładnie widzimy, się paruje. Aż miło. Wiadomo, są jakieś najróżniejsze metody, a tu palec krótszy i tak dalej, sprawdzanie. To nie wszystko się zawsze sprawdza. Najprostszy sposób. Puszczamy do starych samców, że tak powiem, wygłodniałych partnerek. Momentalnie wszystko widzimy. Młoda samiczka. No, zaraz zrobimy jeszcze test trzeci i wpuścimy samczyka do środka. I tak jak widzimy, efekt mamy momentalny. Pamiętajcie tylko, żeby wybrać zawsze spokojnego samca, nie jakiegoś narwańca, który będzie dziobał i tak dalej, bo możecie tylko zrobić. Można zrobić tylko krzywdę takiej samicy, zwłaszcza późnej. A gdy damy takiego spokojnego samca, który naprawdę tylko zaraz sobie wejdzie do miski, będzie ją nawoływał, momentalnie mamy ją. Zaczynają nawoływać. Myślę, że zaraz powinna na niego ruszyć. Mamy dzisiaj 22 styczeń, ale jak patrzę na to, to naprawdę najchętniej już bym je puścił w pary. Ale jeszcze ten miesiąc, muszą wytrzymać, żeby wszystko było zgodnie z planem, tak jak bywało najlepiej. Czyli ja zawsze puszczam około 20 lutego w pary. Tak jest u mnie. Przez lata najlepiej się to sprawdzało. Jeżeli chcę lecieć na kategorię A, ewentualnie kategorię B, to tak to u mnie wygląda. O, bardzo ładnie ją zachęca. I mamy pewność. Nasza czerwona córka najlepszego rozpłodowca Piotrka i jest pewną samiczką. I o to właśnie chodziło. Prosto, bezboleśnie, bez żadnych, no bez kombinacji. Szybko można sprawdzić i dowiedzieć się, jaką płeć konkretnie mają nasze ptaki, jeżeli jesteśmy niepewni. Mam nadzieję, że to w czymś pomoże. Jeśli macie jakieś swoje metody, napiszcie w komentarzu. Zostawcie łapkę pod filmikiem.
a dotrze on na pewno do większego grona młodych hodowców, którzy pewnie mają często z tym problem. A filmiki moje w tym okresie są po to, właśnie po to, by pokazywać takie ciekawostki dla z reguły młodych hodowców. Wiadomo, hodowcy doświadczeni, oni dokładnie wiedzą, co i jak robić. Pozdrawiam, zostawcie łapki, napiszcie w komentarzu wasze metody i oglądajcie już kolejne filmy. Pozdrawiam, do zobaczenia.